Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już po raz 20. Cała Polska zbierała w tym roku pieniądze na zakup najnowocześniejszego sprzętu do ratowania życia wcześniaków i na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży z cukrzycą. W tym roku po raz pierwszy Bieszczady zagrały razem. Sztab Bieszczadzki organizował imprezy i spotkania w trzech powiatach – Leskim, Bieszczadzkim i Sanockim. Wszystko po to, aby udało się uzbierać jak najwięcej pieniędzy. Orkiestra to akcja znana wszystkim Polakom. Czerwona serduszka to jej znak rozpoznawczy. 8 stycznia miliony ludzi zasiliło puszki wolontariuszy. W bieszczadzkim sztabie było gorąco. O, jest gorąco. Właśnie za lada moment pojawią się tutaj wolontariusze z powiatu leskiego. Baligród, Leskotów wpadną do nas i myślę, że będzie bardzo, bardzo trudno to ogarnąć. Ale mamy tak wspaniałą kadrę, taki wspaniały skład tego sztabu, co liczą codziennie pieniążki, że na pewno damy radę. W puszkach wolontariuszy były nie tylko złotówki. Dużo jest obcych walut, drobnych, także no musimy startować to oddzielnie. No i nie tylko pieniążki ludzie wrzucają, tylko różną jeszcze drobną biżuterię, pierścionki. Na bieżąco sprawdzana była wiarygodność wolontariuszy i to, czy ich puszki są nienaruszane. Każdy moment naruszenia puszki, czy powiedzmy delikatnego uszkodzenia wiąże się z tym, że osoba licząca pieniądze unosi rękę do góry i sygnalizuje mi to. Ja następnie wraz z drugą osobą oceniamy sposób naruszenia tej puszki, ponieważ pogoda jest tak trudna, że te puszki, wiadomo, pod wpływem temperatury ulegają lekkim deformacjom. W związku z tym my oceniamy, czy tak jest, czy nie. Widzimy ślady kleju, gdzie jest ten klej, puszka, po prostu przez deszcz odeszła ta plomba. Tam, gdzie nie ma tych śladów, no to trudno, to już po prostu będziemy musieli wzywać policję, będziemy musieli, bo do tej pory tego nie robiliśmy, bo wszystko przebiega wzorcowo. Liczenie pieniędzy to nie jedyne wyzwania, z jakimi musieli zmierzyć się wolontariusze i cały sztab. WOŚP to nie tylko finał, prawda? Też przygotowania przed. Jak było? Ciężko, bo ogarnąć cały sprzęt, puszki, wszystkie numery, identyfikatory, to na przykład niektórym wydaje się, że to jest bardzo łatwe, ale spędziliśmy to 4 dni, dzień i noc, więc nie było łatwo, ale jakoś daliśmy radę. Tradycyjnie do WOŚP-u w tym roku przyłączyli się skazani i funkcjonariusze z zakładu karnego w Łupkowie. Rękodzieła i 1500 zł przywiózł sam komendant. Wyroby wikliniarskie, wyroby ze sznurka, czyli makramy, wyroby z chleba. Tak, chleb po odpowiedniej przeróbce może być również masą plastyczną. I mamy też takie wyroby. Mamy wyroby, jak Państwo widzą, z drewna, te wieże. Mamy obrazy wykonane tradycyjną metodą, czyli płótno, impregnacja, farba i ręka artysty. Mamy również wyroby z trocin, te ekoludki, które tam Państwo widzą w tym koszyku. No i mamy również literaturę piękną wydawnictwa Bellona, którą to przekazujemy. Mamy również rękodzieło w postaci rzeźby. Włączenie się skazanych w akcję ma wymiar resocjalizacyjny. Przede wszystkim jest to dobra wola skazanych. Robią to z własnej nieprzymuszonej woli. My dostarczamy im materiał, dajemy możliwość realizacji swoich pasji, a oni wykonując to rękodzieło mają świadomość tego, że kiedyś weszli w konflikt z prawem, popełnili błąd, wyrządzili krzywdę społeczeństwu i niejako w ramach programu społecznej naprawy wynagradzają i spłacają ten dług społeczeństwu. Rękodzieła więźniów były licytowane na niedzielnym finale. Na scenie nie brakowało koncertów różnych zespołów. Gwiazdą wieczoru była Renata Przemyk. Nie zabrakło także tradycyjnego światełka do nieba. Jednak to nie finał rozpoczął bieszczadzki WOŚP. W Sanoku orkiestra rozpoczął bieg po zdrowie Policz się z cukrzycą. Uczestnicy wystartowali z placu przed zespołem szkół nr 1. Kolejnego dnia odbyła się druga gala WOŚP-u w Sanockim Domu Kultury. Gala jest idealną okazją, takie jest nasze założenie, do tego, by podziękować wszystkim tym ludziom, którzy chcieli się włączyć w to fantastyczne dzieło. Przede wszystkim sponsorom, którzy nie żałowali grosza, otworzyli serca na nasze potrzeby, ale również wszystkim tym osobom i tym firmom, które nas w jakikolwiek sposób wsparły. Ta gala to też okazja do pokazania środowisku sanockiemu naszej niesamowicie utalentowanej młodzieży. Na scenie oprócz podziękowań i licytacji na rzecz WOŚP-u był taniec, śpiew i gimnastyka. Na gali Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mamy bardzo wiele rzeczy w programie. Będą gimnastycy, będą muzycy, śpiewacy i wiele, wiele innych. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Naprawdę będzie wiele muzyki, ale także inne różnorodne przedstawienia, przede wszystkim piękne tańce.
Także program jest naprawdę bogaty. Dla młodych prowadzących włączenie się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy było czymś oczywistym. Dla mnie akcja WOŚP jest bardzo dobrą akcją, ponieważ nawet moja rodzina miała okazję korzystania ze sprzętu, który był sfinansowany szpitalowi właśnie przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Uważam, że jest to przeogromna idea i kiedy tylko będę mogła, myślę, że zawsze będę wspierała tą akcję, jak tylko mogę. A że udaje mi się czasami prowadzić coś na scenie, to cieszę się, że mogę chociaż w ten sposób pomóc. No wiadomo, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to taki wyjątkowy dzień dla Polaków generalnie, bo w końcu mamy coś, czym możemy się pochwalić wszędzie, na całym świecie. Nikt nie ma nic takiego, ani nic podobnego, więc myślę, że byłoby po prostu głupie nie angażować się w taką akcję, którą możemy się naprawdę wszędzie chwalić, więc warto pomagać. Podobnie jak gala, już po raz drugi w ramach WOŚP-u odbył się także mecz rewanżowy. Na Sanockiej Arenie VIP-y zmierzyły się z Sanockimi Niedźwiedziami. Niespodzianki nie było, zwyciężyły VIP-y 9-5. Jednak to nie rywalizacja na lodzie była najważniejsza. To jest forma zabawy. Cały czas bawimy się. Myślę, że do samego końca będzie przyjemna i miła zabawa. Mecz jest całkiem szybki, całkiem fajnie to wygląda. Natomiast liczy się przede wszystkim dobra zabawa i cel, który przyświeca temu meczu, zbiórka pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No i cóż, i oby kibice dobrze się bawili, to wtedy będą na pewno hojniejsi. Tutaj głównie chodzi o dobrą zabawę i wsparcie tego jakże szczytnego celu i idei. Hokej i Sanok to chyba jedno. W Sanoku dużą wagę przywiązuje się do hokeja. Jest wielu fanów hokeja, jest wielu młodych, ale i niekoniecznie najmłodszych zawodników hokeja. Jak patrzę na akcję na lodowisku, jestem pod wielkim wrażeniem ich zaangażowania, przeżywania tego meczu. Rzeczywiście jedna i druga drużyna chce wygrać. Przede wszystkim wychodzimy tutaj dla zabawy, żeby się poruszać. Niektórzy z nas uprawiali tę dyscyplinę sportu, niektórzy nie. Ale to jest mało istotne. Najważniejsze to jest wsparcie tego celu. Tak, pan powiedział, dobrego, szczytnego. Troszkę potu wylać dla czegoś takiego zawsze warto. W naszym przypadku jest tu parę osób, które z hokejem mają styczność sporadycznie, zazwyczaj w roli widza. Patrząc realnie na te osoby, to trzeba podziwiać nas za odwagę mimo wszystko, bo nigdy nie graliśmy w hokej, a dzisiaj bawimy się tutaj wspólnie z drużyną Niedźwiedzi. Także głównie zabawa, a przy okazji mam nadzieję, że szczytny cel zostanie zrealizowany. Jest fajnie, brakuje troszkę sił. Ja nie trenuję, nie trenowałem, nie byłem na lodzie w ogóle 7 lat, ale taka impreza jest bardzo świetna dla Sanoka, tym bardziej, że przyszło parę ludzi i można się z tego cieszyć po prostu. Hokej to nie jedyne atrakcje sportowe zorganizowane w ramach tegorocznej orkiestry. Rzeczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ten 20 finał to masa imprez sportowych. Unihokej w Zagórzu, siatkówka w Lesku, koszykówka będzie za tydzień w Sanoku. W gimnazjum nr 3 Harcerski Klub Górski zorganizował ściankę wspinaczkową. Zarówno starsi, jak i młodsi mogli spróbować swoich sił. Wośpowych puszek w tym miejscu także nie brakowało. W organizację imprez w ramach Bieszczadzkiej Orkiestry włączył się także nasz redakcyjny kolega Seweryn Szwyd. Razem ze swoim kolektywem Altercase i znanymi DJ-ami zagrali w jednym z sanockich klubów. Zostaliśmy poproszeni przez sztab Wielkiej Orkiestry, żeby zorganizować jakąś imprezę elektroniczną, więc postanowiliśmy zaprosić w związku z tym fajny kolektyw, który w Krakowie i w całej Polsce dosyć prężnie działa. Stwierdziliśmy, że czemu nie, w końcu taka duża impreza wymaga fajnych gwiazd. Zawsze lubiliśmy tego typu akcje, wywodzimy się ze środowiska punk rockowego, gdzie zawsze tego typu akcje charytatywne były przeprowadzane. Tylko kiedy byliśmy młodymi punkowcami, to tylko mogliśmy chodzić na koncerty charytatywne i wrzucać tam do puszek na jakieś szczytne cele. No teraz, kiedy coś tam nam się udało pograć i zrobić, to możemy się w tego typu akcje dołączać. Sami też wcześniej organizowaliśmy tego typu imprezy. Rok temu zrobiliśmy też dwie imprezy dla Wielkiej Orkiestry, a dodatkowo zrobiliśmy jeszcze jedną dużą imprezę dla DJ-landu, dla Fundacji Mam Marzenie, razem z naszą koleżanką Agnieszką Szuścik. Także nie jest nam obce pomóc innym i zawsze będziemy chętnie wspierać tego typu akcje. Jestem pod wrażeniem, szczególnie ekipy organizującej, także backstage'u i wszelkich tutaj atrybutów towarzyszących. Zapowiada się naprawdę mega fajnie. Mamy nadzieję do zobaczenia niebawem. W bieszczadzkim sztabie w tym roku działało 500 wolontariuszy. Każdy z nich miał swoje powody, dlaczego zdecydował się na przyłączenie do akcji.
Powiem, że mogę pomóc wielu ludziom. Satysfakcję taką, że jestem przydatna komuś. I to, że widzę uśmiech drugiego człowieka, co chyba największą taką robi radość. Oprócz tego, że pomagamy innym, to jeszcze mam osobiste pobudki, gdyż dzięki sprzętowi zakupionemu z Orkiestry Świątecznej Pomocy moje dzieci po prostu są. Także córki też właśnie korzystały z tego sprzętu. Poprawdzie nie w Sanoku, ale w Łodzi, ale korzystały ze sprzętu. W całej Polsce w WOŚP-ie wzięło udział w tym roku 120 tysięcy wolontariuszy i zarejestrowało się ponad 1,5 tysiąca sztabów. Graliśmy w Polsce i za granicą. To, ile udało się uzbierać w tym roku, zostanie opublikowane na portalu isanok.pl. Po raz pierwszy, jako jedyne media w Sanoku z finału WOŚP-u, transmisję na żywo przeprowadziła telewizja Sanok i portal isanok.pl. Transmisja dostępna jest teraz na stronie live.isanok.pl.